Wymiana cewek, wróć, nie cewek. Wymiana przewodów zapłonowych, to jest na przykładzie Nomada, Kawasaki VN1500. Jedna cewka jest po tej stronie, bardziej za tym przewodem. Druga cewka jest po drugiej stronie, też tutaj pod ramą. Żeby je wydostać, trzeba, jak widać, trochę tutaj rzeczy zdemontować. Mianowicie całego tutaj ten dolot powietrza, ten airbox, trzeba wyrzucić pompę paliwa, która normalnie jest tutaj, trzeba to wszystko zdjąć. Ten zawór, go też trzeba zdemontować, dlatego że wtedy sobie w miarę normalnie wyjmiemy tę cewkę. Z lekkim kłopotem, ale jednak tamtą również. One są przykręcone obydwie na tej samej zasadzie, czyli od zewnątrz są tutaj śrubki. Jest śrubka jedna i gdzieś tu jest śrubka druga. I z drugiej strony jest podobnie, przy czym tutaj, żeby to zdemontować, trzeba rozpiąć te kostki. Z drugiej strony jest prościej, bo nic nie trzeba rozpinać, tylko trzeba się wcisnąć kluczem dziesiątką. Wymiana cewek jest dosyć... Wróć, co jest z tymi cewkami. Wymiana przewodów zapłonowych jest dosyć prosta tutaj. W tej konstrukcji, jak widać, fajki są nakręcane. Przewody tutaj też na szczęście są nakręcane, bo niekiedy są zrobione tak, w niektórych motocyklach, że nie są przewidziane do demontażu. Te są. Odkręcamy ten kapselek, jeżeli nie dasz rady palcami, a raczej nie dasz, delikatnie łapiesz kombinerkami, malutki ruch, delikatnie z wyczuciem i się odkręci. I kiedy już się odkręci, to mamy tutaj taką gumkę zabezpieczającą. Po prostu wyciągamy ten przewód. Nie ma w tym nic skomplikowanego. Przygotowujemy nowy przewód, tniemy na odpowiednią długość i podmieniamy. Zalecam robić to w ten sposób, że najpierw jedna cewka i jeden przewód, potem drugi przewód, potem cewkę tą wkładamy z powrotem, bierzemy się za kolejną cewkę, zdejmujemy najpierw jeden przewód, potem drugi przewód. Nie dwa na raz. Dlaczego? Dlatego, że one są różnej długości, są w różny sposób ułożone i żeby się niepotrzebnie nie pomylić, to robotę zalecam robić jeden po jednym. No i najważniejsze, czyli co ile wymieniamy ogólnie, to niby co 3 lata, niby co 50 tysięcy kilometrów, ale można i czasem szybciej. Na przykład w samochodach, w niektórych pojazdach ogólnie wymienia się na przykład po kilkunastu tysiącach kilometrów. Tutaj akurat wymieniamy te przewody dlatego, że było na nich przebicie i tutaj zbyt dobrze nam nie paliło. Wymieniliśmy fajkę, a okazało się, że wymiana najpierw świec, potem fajki nie pomogła, okazało się, że jest przebicie. Wszyscy wiemy, że piece zapłonowe wymieniamy tam co parę lat, co rok, co dwa wymieniamy. Fajki, co niektórzy wiedzą, że się wymienia, ale co niektórzy nie wiedzą, że przewody zapłonowe również ulegają zużyciu. Czy to przebiciu, czy to po prostu robią większy opór. No bo zadaniem tego przewodu jest dostarczyć jak największą ilość prądu, więc jego opór musi być jak najmniejszy, ale jednocześnie musi być on bezpieczny dla nas i dla naszego motocykla, czyli nie może mieć przebicia. No jak się do tego zabieramy? Przede wszystkim, że wyjmiemy ten przewód, to... Aha, jeszcze taka ciekawostka. Kiedy wymieniasz fajkę, to dobrze jest ten przewód lekko uciąć, szczególnie jeżeli tutaj już nie widzisz tego przewodu druta. Więc to jest zrobione tak, w przypadku Nomada. Jest sobie ten kapturek i tu są dwie rzeczy jeszcze. Jest gumka i jest kapturek plastikowy. I ten kapturek prawdopodobnie wszedł do tej nakrętki, a nie, przepraszam, jest tutaj. Skomponował się. No dobra, tak czy inaczej, ściągamy to, bo to nam się jeszcze przyda. I zostaje taka sobie tutaj jakby... No wiadomo, oni trochę to ściskali. Było to oznaczone, gdzie to należy ścisnąć. I my teraz, jak już utniemy przewód odpowiedniej długości, to też sobie lekko tutaj zaznaczymy to miejsce. To ściągamy na razie. I oczywiście nasze nowe przewody niekoniecznie będą takie ładne, mogą być ładniejsze. Wszystko zależy od tego, ile mamy kasy i co. I gdzie kupujemy. No to działamy. To nie apteka, więc ja sobie to odmierzę z grubsza. Cyk, 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 cyk. Można użyć noża, obcinaczek, co ktokolwiek lubi. Sprawdzamy jeszcze raz długość, żeśmy nie dali ciała. A ogólnie, jeżeli pytasz, ile tego kabla trzeba zakupić, to na motocykl zwykle wychodzi 5 metrów, powinno starczyć z zapasem. Pod warunkiem, że nie zrobimy zbyt wielu błędów. Jak jest ok, to ten przewód odkładamy sobie. Patrzymy, czy drucika widać. Ja go widzę w kamerze, nie wiem, czy będzie ujęty. Mniejsza o to. Nie mierzymy go jakoś specjalnie. Co najwyżej możemy miernikiem sprawdzić, czy nie robi on oporu. I nie może robić oporu. Będzie opór minimalny. Przepraszam, jeszcze raz ten kabel. Za wcześnie go odrzuciłem. Bierzemy sobie, patrzymy. To jest mniej więcej tutaj punkt zagniecenia. Teraz go odkładamy. Bierzemy cośkolwiek, żeby sobie jakoś to tutaj zagnieść delikatnie. Chodzi o to, żeby nie przeciąć przewodu, tylko żeby ścisnąć osłonkę na tyle, żeby się zaznaczyło wgłębienie, taki pierścień. Dzięki temu będzie nam łatwiej tą gumkę potem w tym miejscu osadzić. Jest wygniecione, nie wiem czy na kamerze to będzie widać, chyba widać. Jak jest już wygniecione, to teraz zakładamy ten cały zestaw zaokrąglonym do góry. O, i teraz on sobie się zatrzyma w tym miejscu, które mamy oznaczone, ale jest jeszcze druga szkoła. Czyli dajemy to dalej, jakby z zapasem. Tu będzie, a na razie jest tu. Bierzemy cewkę i tam na dole jest taki pin. To nie jest gwint tutaj. Tutaj nie ma gwintu. Tu jest tylko tak jakby gwóźdź, nie? Więc wciskamy kabelek. Nic nie trzeba wkręcać. Zsuwamy to w dół i zakręcamy nakrętkę. Jak kabelek się będzie kręcił, nic się nie stanie. Dokręcamy. Jeden kabelek gotowy.
Teraz bierzemy się za drugi. Ta sama operacja. No a potem montujemy cewkę z powrotem do motocykla i dopiero kiedy mamy już kable wyprowadzone we właściwe miejsca, zakładamy fajki, więc za chwilę wracam. Dobra, to taka informacja. Trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest płyciej, to jest głębiej. To jest jedna cewka na jeden cylinder. Na tym cylindrze są dwie świece, dlatego idą tutaj dwa przewody. Gotowe. Ogólnie, jeżeli chodzi o Nomadę, to też tutaj są takie klipsy do prowadzenia przewodów zapłonowych. Dlaczego tak? Dlatego, że to też jest ważna informacja. Ogólnie niby nic tym przewodom nie powinno się stać. Jednakowoż unikaj prowadzenia ich po rozgrzanych elementach silnika, czy na przykład po wydechach. Czyli krótko mówiąc, za chwileczkę zapniemy sobie te przewody tutaj, w te obejmy, w ten sposób, żeby na tyle, na ile to możliwe, przewody nie dotykały do silnika. Zakładanie fajeczki. Dość prosta sprawa. Chodzi ogólnie o to, że ona jest nakręcana, więc ją trzeba ładnie nakręcić tutaj w środeczek. Ja się nie będę pitolił ze ściąganiem gumki i patrzeniem, czy to jest ładnie. Ślinimy zawsze i kręcimy. Tak jak się śrubę kręci. Tutaj trzymam za przewód, żeby mi go nie obróciło. I kręcę samą fajeczką. Już czuję opór, czyli już dochodzi do końca. Aha, ja jeszcze tak kawałeczek, ale nie za mocno. Nie, żeby nam zaraz cały przewód wykręcało. I to już jest maks. Teraz jak mocniej pociągnę, to już cały przewód zacznie się skręcać, więc nie o to chodzi. Jak już to mamy, to jeszcze trzeba ustawić fajkę. Cyk i siedzi. Musi być to kliknięcie, czasem dwa kliknięcia, ale fajka nie może się ruszać. Jeżeli fajka się rusza, to fajka jest do wymiany. Oczywiście stara szkoła mówi o tym, że się bierze, drucik się tam poprawia, ale ja osobiście radzę wymienić, bo to jest koszt raptem, koszt 20-25 zł. I to nawet teraz, w czasach inflacji. No i do czegoś się muszę przyznać. Otóż prawda jest taka, że jak podłączyłem te przewody zapłonowe, to no nie sprawdziłem, czy to działa. W sensie nie sprawdziłem tych kabli. W sensie sprawdziłem, czy w ogóle przewodzą prąd, ale nie sprawdziłem, czy po podłączeniu do cewki przewodzą prąd. Może się okazać, że będę musiał to wszystko rozebrać raz jeszcze. No na razie czekam na kluczyki, bo też zapomniałem. I zaraz moja Ania mi przyniesie, więc będziemy teścić. No dobra, kluczyki są, to odpalamy. Aha, kurwa, paliwo jeszcze nie podłączyłem, też zapomniałem. No to co, to jeszcze raz. Cyk, ssanie, cyk. Ja bym dyskutował. Coś tu dalej jest nie halo. Coś tu jest nie halo. Obroty za niskie to na bank, ale... Dobra, coś ta iskra jest, ale jest taka... Taka kurwa słaba. Trzeba się będzie nim przejechać. Więc sprawdziłem, że po prostu iskra jest. Natomiast pytanie brzmi, czy iskra ma odpowiednią moc? Bo iskra musi mieć swoją długość. I teraz pytanie powinno brzmieć, czy przewody, które kupiłem, mają odpowiednie parametry. No to czas iść po kurtkę i przepędzić maszynę po drodze. No więc wymiana kabli pomogła, jest faktycznie poprawa. Mogę za kable złapać rękoma w trakcie pracy i mnie nie kopię, więc jest git. Mission done. Ale mam takie małe, aby na pewno tej mocy kable, bo kurczę, niby jest poprawa, ale nie wiem, może ja się czepiam.